No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, w drugim vlogu po moim powrocie. I bardzo Wam bym chciała podziękować za tak miłe przyjęcie tego pierwszego mojego filmu, który miał premierę wczoraj i po prostu ja jestem nadal w takich emocjach, bo czy się spodziewam, no oczywiście miałam nadzieję, że przyjmiecie mnie z powrotem tutaj, że będziecie oglądać ten film, że komentować, ale też takiej ilości pozytywnych komentarzy, w ogóle takiej ilości ciepłych, miłych, pięknych słów, no to się nie spodziewałam i po prostu byłam w tak ogromnym szoku, że ludzie są tacy mili, że Wy jesteście tacy mili i bardzo Wam serdecznie bym za to chciała podziękować, bo po prostu naprawdę wczoraj to niektóre rzeczy czytałam dosłownie ze łzami w oczach, ze łzami wzruszenia, po prostu tego jak cudownie mnie przyjęliście tutaj z powrotem. I ja też naprawdę bardzo za tym tęskniłam, właśnie też za tym kontaktem, to już nawet zapomniałam w ogóle o tym, że tak można coś lubić, właśnie jak to odpowiadanie na komentarze, jak te interakcje, no bardzo Wam po prostu dziękuję i gadam, a w sumie nic konkretnego i tak nie umiem powiedzieć, jak dziękuję, więc dziękuję Wam bardzo, naprawdę jest mi bardzo miło, bardzo się cieszę. Zaraz będę jeszcze się usiądę sobie odpowiadać na komentarze, bo tam wczoraj odpisywałam gdzieś tak do wieczora, ale już dzisiaj, aha, ale już dzisiaj z rana widziałam oczywiście, że są kolejne, także zaraz będę się siadała tam, odpowiadała na komentarze, ale chciałam przywitać się z Wami w tym vlogu, bo odebrałam sobie grę, to może Wam na początku to pokażę, bo tu już leży, odpakowana. To jest gra Kamili Kalinczak, redaktorki telewizyjnej, radiowej, lektorki i trenerki wystąpień publicznych, z tego co pamiętam. To jest osoba, którą ja uwielbiam, jej profil na Instagramie, ja w ogóle uwielbiam takie osoby, takie kobiety, bardzo fascynują tego rodzaju, tak nie wiem, na przykład Katarzyna Bonda i właśnie pani Kamila jest taką samą osobą, że ja bym chciała kiedyś taka być. Nawet gdybym nie śledziła tego cyklu na Instagramie, tak, to jest gra dla każdego, kto czyta i pisze, a ja, kiedy ktoś mnie pyta, co lubię robić w wolnym czasie, to odpowiadam, że czytać i pisać. Także właśnie o to tak Wam chciałam pokazać szybko. To jest gra o, jeszcze tak przeczytam, już nie będę z głowy, o poprawności językowej, kulturze języka i etykiecie. Przesłuchałam ostatnio w audio na aplikacji, której nazwy nie będę mówić, bo Wam jej nie polecam, ale widziałam, że na Legimi jest. Legimi jeszcze nie mam wykupione, będę pisała maila do biblioteki już niedługo 1 września, także będę miała kod do Legimi, to będę właśnie na Legimi. Więc widziałam, że cała ta trylogia, a mówię o trylogii z Brunem Wilczyńskim i z Larysą Luboń, tą trylogię napisała Izabela Janiszewska, czyli polska autorka kryminałów. Czytał jej Filip Kosior. Ja w ogóle uwielbiam tego pana, jak on czyta. Nie pamiętam dokładnie, co jeszcze słuchałam, a wydaje mi się, że książki Harlana Cobena też pan Filip Kosior czytał. No po prostu to jest idealny lektor, naprawdę. Docz słuchania kryminałów to jest majstersztyk. On tak to wszystko czyta, że ja czasami miałam ciarki na karku, w ogóle jak ja słuchałam, tylko on to... Powiem tak, przeczytać w taką książkę, w taki sposób, żeby właśnie z samej modulacji głosem czytelnik czuł te emocje, no to moim zdaniem to jest ogromna sztuka, więc świetnie się tego słuchało. Jeśli na Legimi też czyta pan Filip Kosior, to naprawdę Wam to nawet bardziej niż przeczytać, to polecam to po prostu posłuchać, jeżeli lubicie słuchać oczywiście, bo jak nie, no to nie ma, to nie. No to polecam przeczytać. 5 dni przesłuchałam te 3 tomy, to też już o czymś świadczy. Jednego dnia sprzątałam sobie pokój, to przesłuchałam 2 godziny, bo te książki też są dość krótkie, tam właśnie czas słuchania to jest 10 godzin, ja słucham na 2-krotnym przyspieszeniu, także po 5 godzin na 1 tom mi tak jakoś mniej więcej schodziło z tego, co mi się wydaje. I jednego dnia właśnie, tak jak mówię, sprzątałam, później ugotowałam zupę, książka skończona, później robiłam sobie nowe paznokcie, no to tam do połowy dosłuchałam, coś znowu zrobiłam, okno umyłam, dosłuchałam. A 3 tom to już po prostu mnie tak wkręciło w całą historię, że przy 3 tomie to ani kiedy sobie po prostu leżałam w łóżku, patrzyłam się po ścianach i słuchałam, bo już byłam tak wkręcona w to, żeby to w ogóle czytać, a zaczęłam słuchać z braku laku. Larysa to jest dziennikarka, która szuka sprawiedliwości właśnie w tych swoich artykułach. Ona pisze, jakby oddaje głos osobom bardzo często pomijanym gdzieś tam. Jest to taka kobieta, której się wszyscy boją i inne kobiety i mężczyźni. Ona ma głowę z golonu na jeża, jest taka dość właśnie taka, wiecie,
tak stereotypowo ubiera się na czarno, bije się w klubach bokserskich, jak ją ktoś tam porysuje nożem, to ona, to szyje ją jej znajomy weterynarz. Generalnie to jest ten typ osoby i mamy drugiego naszego głównego bohatera, który jak szuka sprawiedliwości, to wykorzystuje do tego dużo bardziej legalne metody, czyli na przykład nakazy sądowe, bo jest policjantem, jest komisarzem i on się nazywa Bruno właśnie. I losy tej dwójki przecinają się w momencie, kiedy właśnie w pierwszym tomie oni mają bardzo... ich sprawy, którymi się zajmują, Larysa pisze artykuł, a Bruno ma tam kilka zabójstw, tam chyba tak, już teraz mi się tak złączyło, że już nie jestem pewna, ale no w każdym razie to, co tam się zaczyna dziać, ich właśnie życia się przecinają i później w kolejnym, drugim, trzecim tomie to jest dalej rozwijane. Bardzo mi się to podobało jako całość. Tak naprawdę w tym momencie też ciężko mi jest opowiedzieć to Wam po kolei, jako pierwszy, drugi i trzeci tom, ale jako całość, jako coś, z czym spędziłam 5 dni, to poczułam się bardziej, nawet jakbym czytała taką grubą opowieść kryminalną, aniżeli trzy małe kryminały. W pierwszym tomie mamy historię, która ma zakończenie dopiero na końcu trzeciego tomu, więc też to nie jest taka trylogia, z którą jak w niektórych przypadkach właśnie kryminalnych można sobie wybrać po prostu ze środka jakiś tam tom i na przykład w chyłce i tak się tam z grubsza się połapie, bo sprawa jest inna, nie. Tutaj trzeba jakby poznać całość. W pierwszym tomie, ten pierwszy tom nawet mnie jakoś tak bardzo nie zachwycił. W drugim ogromne ukłony za to, jak pani Izabela przedstawiła przemoc psychiczną wobec dzieci. To jest temat, który mnie osobiście bardzo rusza. Tak ja widzę, że rodzice szarpią swoje dzieci, że popychają, że no właśnie to we mnie się po prostu gotuje. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie póki co w głowie na pytanie, jak, co musi zajść w mózgu, żeby być w stanie podnieść rękę na dziecko. To jest dla mnie absolutnie nie... Ja tego nie mogę zrozumieć. Nie, pewnie się tego dowiem, bo studiuję psychologię, więc na pewno jeszcze przez te 4 lata zrozumiem, jakie procesy zachodzą w mózgu, że ktoś jest w stanie podnieść rękę na dziecko. I ukłony dla pani Izabeli za to, że to tak przedstawiła w taki sposób taki temat. W drugim, to był drugi tom, w trzecim tomie również, jako w sumie już w całości może też tej trylogii, podobały mi się te aspekty psychologiczne. Naprawdę to było takie mocno wiarygodne właśnie to całe działanie ludzkie, motywy. Ja też tak już trochę fanatycznie zwracam uwagę na takie rzeczy. Po prostu mnie to na maksa kręci, takie rzeczy jak na przykład właśnie, czy każdy jest w stanie zabić. Co musi zajść w człowieku, żeby on był w stanie zabić. Że czy ludzie są dobrzy, czy źli, czy od czego to zależy, bo w psychologii wszystko od czegoś zależy. To jest ulubiony zwrot psychologów, że to zależy. Jako całość, naprawdę Wam bardzo polecam, cała trylogia mi się bardzo podobała. Miała pewne mankamenty, tam widziałam na Goodreads, tak będę parafrazować, bo nie jestem teraz pewna, jak to tam dokładnie szło, ale że ktoś napisał, że do trzeciego tomu, czy uwierzyłem w te wszystkie zbiegi i okoliczności, które tutaj jeszcze wystąpiły? Nie. Ale czy to mi odjęło dobrej zabawy? Też nie. I dokładnie ja to samo miałam. Bardzo Wam polecam, ja panią Izabelę Janiszewską będę na pewno jeszcze czytać. Wydaje mi się, że ona napisała jeszcze dwie książki, ale mogła więcej, bo ja sprawdzałam właśnie na Legimi Histerię i Niewybaczalny apartament. I właśnie też widziałam, że są do przesłuchania. Mam nadzieję, że czyta to pan Filip Kosior i będę słuchać, jak tylko zdobędę Legimi. Bardzo mi się to podobało. Naprawdę bardzo, bardzo. I to już jest chyba tyle, co Wam chciałam powiedzieć, bo tak się rozgadałam. Wcale nie miałam zamiaru tyle o pani Izabeli mówić, o jej trylogii, ale chyba, no warto. Warto, żeby się przeczytali, także jeszcze szczególnie po tym, że w poprzednim vlogu tak naprawdę ani jednej książki Wam nie mogłam polecić. Tak, w tej zaczynamy z wysokiego C. Dwie książki Wam polecam, trzy książki. Całą trylogię Wam polecam. Co będziemy robić dalej? To zobaczymy. Widzimy się w kolejnym klipie. Kwiatki mi chyba zwiędły już. Muszę je pooglądać z bliska. Dobrze, że zobaczyłam tu. Moi drodzy, przychodzę do Was, żeby zrobić taki update czytelniczy i sobie włączę Goodreads jeszcze może zanim to.
wczoraj próbowałam już to zrobić. W ogóle wczoraj to był taki, to był dzień porażek, dzień... O matko, co tu się stało? No jeszcze tego brakowało. Wczoraj był dzień porażek. Naprawdę, z rana chciałam nagrać film. Chciałam nagrać wrap-up z sierpnia. Po pierwsze, w ogóle mi to nie wychodziło względem takim merytorycznym. W ogóle jakoś nie mogłam się połapać, o czym ja chcę powiedzieć. Ile mówić o tych książkach, co mówić. Jakoś tak muszę sobie chyba pooglądać swoje stare filmy, jak ja to wszystko robiłam, no ale to tam nieważne. Chciałam nagrać na tle telewizora. I sobie przygotowałam już w programie taki piękny napis, właśnie podsumowanie czytelnicze sierpień 2022. No i co? Jak podłączyłam ten pendrive z tą grafiką do telewizora, to telewizor zaczął robić jakieś bardzo dziwne rzeczy. Zaczął się włączać i wyłączać, włączać i wyłączać. No i dobra, trudno, no po prostu stwierdziłam, popsułam komputer, to popsułam telewizor, to popsułam. Trudno. trudno. No i ale i tak nagrałam ten film już bez tego. No i później jak wrzuciłam ten film na komputer, to się okazało, że jest sekunda ostra, nie ostra, ostra, nie ostra. Nie wiem, co się stało. Ten aparat po prostu ma... aparat, którym ja nagrywam właśnie te filmy statyczne, ma bast 6 lat właśnie. Jak mój kanał ma 7, to on ma 6,5. No i wydaje mi się, że to, że po prostu on się zestarzał albo coś, bo takie rzeczy się chyba psują po prostu. Chociaż nie wiem, jeszcze będę próbowała to jakoś ogarnąć. W każdym razie film już dawno leży w śmietniku. No, telewizor, jak to się okazało, później Kamil, mój chłopak, przyjechał i tam właśnie próbował naprawić ten telewizor. Naprawa wyglądała tak, że wystarczyło wyjąć pendrive'a i telewizor się uspokoił. Jakby, no, diagnoza jest taka, że po prostu telewizor zgłupiał od pendrive'a. Wczoraj generalnie wyszły mi tylko ciasteczka owsiane. To owsiane? Tak? Orkiszowe? Nie, jakie to są ciastka? Nawet nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, co ja wczoraj robiłam. No, po prostu hit. Na pewno pamiętam, że byłam wczoraj w bibliotece i przyniosłam stamtąd dwie książki. Jedna, zacznę, będzie story. Ja parę lat temu czytałam książkę Margaret Atwood, Opowieść podręcznej. Ona wtedy nie zrobiła mi jakiegoś dużego wrażenia, no raczej ważna książka, jeszcze później po tym, co się działo w Polsce w 2020 roku i co się dzieje nadal, co obserwujemy, po prostu masakra. A propos właśnie traktowania kobiet i tych wszystkich okołoporodowych rzeczy. Tutaj już może nie wchodźmy w szczegóły, bo to nie jest miejsce na to. I się nie dołujmy jeszcze tym. I czytałam tę książkę, no ale tak, no po prostu książka do przeczytania, poruszająca ważny temat w taki sposób. A ostatnio zaczęłam bardzo dużo widzieć o Margaret Atwood, nawet nie o jako Margaret Atwood pisarka, tylko Margaret Atwood kobieta, bardzo mądra, inteligentna. I jakoś ta jej postać mnie bardzo zafascynowała właśnie tym, że Margaret Atwood jest. I zaczęłam robić taki research i chciałam bardzo przeczytać Oryx i Derkacz właśnie. Chciałam od tego zacząć, tylko że tej książki nie ma nigdzie, ani dostępnej na Empiku normalnie do kupienia, ani na Legimi do przeczytania. I postanowiłam ją wypożyczyć sobie z biblioteki, tam ona była wypożyczona, w ogóle kolejka też jest taka do tej książki, jak ją przeczytam, to od razu ją oddam. I właśnie wczoraj, przedwczoraj mi przyszło, że mam do odebrania właśnie już Oryx i Derkacz. To jest taka piękna książka, ja ją tak chciałam mieć. Zaczęłam też już ją czytać i właśnie też wracając co do tego, do Margaret Atwood pisarka. Ja zaczęłam tę książkę czytać, przeczytałam 26 stron i jestem pod tak ogromnym wrażeniem jej pióra. Ja nie zwróciłam na to uwagi przy Opowieści podręcznej, a tutaj? Wow! Ja po prostu, ja zaczęłam to czytać, to była też taka sytuacja, że właśnie wyszłam z tej biblioteki, byłam umówiona właśnie z moim chłopakiem, byłam umówiona po to, że po prostu podjedzie po mnie do biblioteki i już tam pojedziemy do mnie do domu. I tak właśnie czekałam na niego chwilę i przez tą chwilę przeczytałam 26 stron i było mi aż przykro, że musiałam przestać. Bardzo pięknie napisana i od pierwszych stron tak naprawdę już mnie porwała historia bohaterów i to, że oni po prostu są i już chcę dalej o nich czytać, także to jest pierwszy tom trylogii Mad Adam, tak, dobrze przeczytałam, dobrze. Oryx i Derkacz to poruszająca historia miłosna, a zarazem fascynująca wizja przyszłości. Śmiercionośna zaraza zgładziła ludzkość. Yeti próbuje przetrwać w świecie, w którym może być ostatnim człowiekiem. Nie potrafi uwierzyć w śmierć swojego najlepszego przyjaciela Derkacza i ukochanej ich obu pięknej Oryx. Dlaczego świat się rozpadł? Dlaczego przeżyły tylko zielonookie dzieci Derkacza? W
poszukiwaniu odpowiedzi wyrusza w wędrówkę przez bujny gąszcz, który porasta teren wielkiego miasta opustoszałego w wyniku prowadzonych przez potężne korporacje niebezpiecznych, niekontrolowanych eksperymentów z inżynierią genetyczną. Margaret Atwood przenosi nas do odległej przyszłości, która wygląda aż nazbyt znajomo, a zarazem przerasta nasze wyobrażenia. Autorka z właściwą sobie przenikliwością i czarnym humorem kreuje przedziwny, a mimo to pełny wiarygodny świat zamieszkały przez postacie, które długo i jeszcze po zakończeniu lektury żyją w naszych snach. Że to jest właśnie pierwszy tom, myślę, że zarezerwuję sobie od razu w bibliotece drugi, bo też jest, widziałam, wypożyczony. Że sobie zarezerwuję, żeby mieć przeczytać, ale po prostu jest śliczna ta książka. Czy może wydawnictwo Pruszyński zrobić do druk? Proszę? O, co? W tym wydaniu? Ja kupię. Jest przepięknie wydana. A widziałam na Vinted, że te książki chodzą po 190 zł. Wzięłam też, jak tam chodziłam po bibliotece, wzięłam też taśmy rodzinne, tak? Taśmy rodzinne Maciej Marcisz. Widziałam tego autora gdzieś na Instagramie, chyba mi mignął. I to jest dość... Nawet nie wiem, czy on nie jest, ten autor jest jakoś, może tutaj jest? Nie ma autora. Jest, urodzony w 88 roku. Aha. Dobra. Nie, bo była... Myślałam, że może on jest w 98. Wydawało mi się, że ten pan jest jakiś taki parę lat starszy ode mnie. Ale nie. Ale nie, jest troszkę więcej starszy. No w każdym razie jakoś nie wiem. Po prostu widziałam autora na Instagramie i zobaczyłam, że ta książka jest, tak sobie leży. Robię jeszcze z wami jedną rzecz. Katarzyna Puzyńska z jednym wyjątkiem. Przeczytałam trochę ponad 200 stron. I w tym momencie moją zakładkę mam 1000 zakładek pięknych, a zakładam linijką. W tym momencie odzyskuję linijkę, robimy DNF, did not finish, nie mam zamiaru kończyć. I wracać do tej serii też już nie mam zamiaru, co w ogóle mnie zdziwiło na maksa, bo w tamtym roku, jakoś też wydaje mi się, że o tą porę robiłam nawet vloga. Nie, to musiało być wcześniej. To musiało być jakoś wakacje, tak lipiec, coś takiego. Robiłam vloga, w którym czytałam Motylkę. To pamiętam to dokładnie, bo pamiętam, że na tamtym vlogu byłam ubrana w taką letnią sukienkę, co musiało być, tak. Tak, i Motylek, Więcej Czerwieni i 31. Przeczytałam te trzy tomy i one mi się podobały. To generalnie taki, słyszałam ostatnio Maja Cicha, pozdrawiam, Maja mówiła u siebie na kanale, że to jest taki ojciec Mateusz vibe. No dokładnie, to jest właśnie ojciec Mateusz vibe. Już przy czwartym tomie to mam wrażenie, że oni zabili już połowę po prostu tej wioski. I ja złapałam się na tym, że po prostu... Szkoda mi czasu na te książki. Wiecie, 200 stron. Ja właśnie nie mam zamiaru już do Lipowa raczej wracać przez to. Tamte książki sobie zostawiam, to może wystawię właśnie też na Vinted. Skoro tamte mi się podobały, to niech zostaną. Ale tutaj ja po prostu w koło Macieju to samo. I nawet to nie chodzi o to, powiem wam szczerze, że ta książka sama w sobie wypada jakoś źle. Tylko bardziej o to, że ta książka na tle innych, które są dostępne na polskim rynku, wypada bardzo słabo. I tutaj głównym takim moim zarzutem, wczoraj właśnie, jak ja to sobie już czytałam wieczorem, po 200 stronach ci policjanci zorientowali się, że trop, że w ogóle nie ma tropu. Ten trop, który mieli, się okazał, że jest zły, bo jeden randomowy człowiek i nagle oni wszyscy policjanci źle coś zinterpretowali, nagle jeden random im powiedział, hej, to jest tak i tak, i nagle się okazał, o, to jest tak i tak. Sorry, no, zróbcie jakiś, nie wiem... ustalcie sobie grono podejrzanych, a nie chodzicie po prostu na oślep właśnie po tej wsi i tak naprawdę ludzie, z którymi oni rozmawiają, mogą być tym potencjalnym zabójcą, oni po prostu im, o tak, o, zdradzają wszystko to z tego śledztwa. Też absolutnie nie o pracę policji, żebyśmy się źle nie zrozumieli, to nie chodzi mi absolutnie o to, to moim zdaniem to jest normalne, nie, że policja może właśnie tropić kogoś i nagle po tygodniu tropienia się okazuje, że w ogóle to był chybiony pomysł, nie? Tylko po prostu tutaj jest ten fakt, że to jest książka, a nie prawdziwe życie. I jakby ja nie po to czytam książkę, żeby po 200 stronach się dowiedzieć, że wszystko, co wcześniej przeczytałam, to było mi kompletnie niepotrzebne. Wiecie, Izabela Janiszewska w swojej książce po 200 stronach to już mnie tak chwyciła, że ja już nie mogłam przestać czytać, a tutaj po prostu mnie to nie obchodzi, kto nam zabił. W ogóle mnie to nie obchodzi. Bo w tym momencie tak naprawdę byle jaki motyw znaleźć i byle jakiego mordercę znaleźć i można zakończyć tą książkę. Więc to jest, uznałam po prostu, że to jest szkoda mojego czasu. No i dzisiaj mi się udało, wczoraj nawet update'u do vloga nie mogłam nagrać, po prostu w koło
rzadko mi coś nie wychodziło. No i właśnie, bardzo dobrze, że nauczyłam się od życia, że chcieć to nie znaczy móc. Móc to jest móc, a chcieć to jest chcieć. A z racji tego, że nie udało mi się nagrać tego wrap-upu, no to musimy przycisnąć tego vloga, żeby był na niedzielę vlog, żebyście mieli na 12. Także myślę, że będziemy sobie czytać właśnie Margaret Atwood i Oryx i Derkacz. Nadszedł czas naszego pożegnania, bo skończyłam książkę Oryx i Derkacz i zastanawiałam się cały czas, co mogę Wam jeszcze powiedzieć oprócz tego, co przeczytałam Wam w opisie i właściwie to do tej pory nic nie przyszło mi do głowy, bo jest to książka po prostu o życiu trójki głównych bohaterów, czyli Yetiego i tytułowych Oryx i Derkacza. Jest to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku, jak nie w ogóle najlepsza, to się okaże jeszcze w grudniu. I jest to też zdecydowanie jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w całym moim życiu. I jest to jednocześnie najpiękniejsza, jedna z najpiękniejszych i jedna z najsmutniejszych historii miłosnych, jakie ja w ogóle przeczytałam. Przechodzimy tutaj przez wiele etapów życia właśnie naszych głównych bohaterów. Zaczynamy już od ich wczesnego dzieciństwa i po prostu to jest tak piękna historia, jednocześnie tak smutna, ale tak prawdziwa i tak rozdzierająca serce. Ja po prostu zakochałam się w tej książce, naprawdę. I przede wszystkim Margaret Atwood, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to już Wam mówiłam, kunsztu pisarskiego, jakim ta autorka się posługuje. Robiłam sobie zdjęcia, no bo tak jak Wam mówiłam, to nie jest mój egzemplarz i robiłam sobie aż zdjęcia cytatów stąd. Jedno celowo zaznaczyłam tak właśnie sobie zakładką, żeby Wam przeczytać tutaj. No to uwaga, czytam. Rzecz jasna, powiedziała Oryx, wartość materialna nie była substytutem miłości. Każde dziecko powinno mieć miłość, każdy człowiek. Osobiście wolałaby raczej miłość matki, miłość, w którą nie przestała wierzyć, miłość, która towarzyszyła jej w dżungli w formie ptaka, żeby Oryx nie czuła się zbyt przestraszona ani samotna, ale miłość od niczego nie zależała, przychodziła i odchodziła. Więc dobrze było mieć jakąś wartość materialną, bo przynajmniej ci, którzy zamierzali na tobie zarobić, pilnowali, żebyś nie chodziła głodna i żeby cię zbytnio nie zniszczono. Poza tym wielu ludzi nie miało ani miłości, ani wartości materialnej, a lepiej mieć cokolwiek niż nic. Bardzo Wam polecam. Nie wiem, jak zdobędziecie, pewnie musicie właśnie w swojej biblioteczce, w swojej bibliotece polować. Ale mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś wydawnictwo któreś zrobi do druk. Bo widziałam, że niektóre książki Margaret Atwood są właśnie z wydawnictwa Pruszyńskiej, a widziałam, że inne są, ale teraz nie pamiętam z którego. A więc tak mam nadzieję, że może jednak coś by było, bo ja bym tak z taką ogromną chęcią tą książkę sobie do domu zatrzymała i poznaczała te wszystkie cytaty. Niesamowite dzieło. Czytam jeszcze dwie książki, teraz to Wam tak tylko szybko pokażę. Zacznę może od tej, od Zapomnianego Ogrodu. Coś bardzo fajnego, bardzo intrygującego. Już przeczytałam, wydaje mi się, jakoś dużo, z 80 stron. I bardzo mi się podoba ta tajemnica, ta motyw, bardzo lubię w ogóle to, tak teraz sobie o tym pomyślałam właśnie, jak ją czytam, to, że bardzo lubię ten motyw, gdzie już jakaś osoba nie żyje, tutaj w tym przypadku babcia, i ta wnuczka, jak ta babcia zmarła, się dowiaduje i zaczyna odkrywać te rodzinne sekrety, to w ogóle skąd pochodzi i całą swoją rodzinną historię właśnie przez to, że później ma rzucane jakby takie jakieś wskazówki już pośmiertne od danej osoby. Bardzo mi się ten motyw podoba i to już chyba jakoś czytałam już to wcześniej, nie pamiętam w której książce, ale tutaj też właśnie bardzo fajnie, także się możemy dowiadywać i to będę czytać, ale jest jeszcze druga książka, którą nie wiem, czy będę czytać, dlatego Wam pokazuję. Jeżeli ktoś ją przeczytał albo jest dalej niż ja, to znaczy ja jestem na stronie 108, to czy mógłby mi napisać, czy w tej książce się cokolwiek rozjaśni, czy nie? Bo ja się czuję taka głupia, jak ja ją czytam. Ja w ogóle nic z niej nie rozumiem. I przeczytałam te 108 stron. Trochę się przenudziłam właśnie, bo kompletnie nie umiem sobie poukładać tego, co tam się dzieje, więc chciałabym Was zapytać, czy jest sens, czy warto ją dalej czytać, czy ona jest do końca taka zagmatwana, bo wydaje mi się, że tutaj głównym jej problemem jest to, że to jest literatura piękna, w której mamy chyba cztery linie czasowe.
tak mi się wydaje teraz. I przez te cztery linie czasowe, mi po prostu przez te 108 stron, w momencie, kiedy to się, kiedy te rozdziały są jeszcze bardzo krótkie i one się tak bardzo szybko wymieniają, to ja tak naprawdę nie wiem, w tym momencie nie umiem sobie połączyć, która jest która. Mi się to wszystko zlało w jedną całość i nie umiem tego oddzielić, która jest tam Anna była jakaś, w ogóle, nawet nie jestem w stanie. Jedyna co, to ta teraźniejsza, co oni robią, to przedstawienie, to mi się składa w całość, a reszta nie, po prostu jest dla mnie tak wymieszane, że mi jest bardzo ciężko tę książkę czytać. Może być tak, że po prostu jestem na nią ciut za mało inteligentna i to jest żaden wstyd, tak też się zdarza, więc zobaczymy, czy będę to dalej czytać, bo właśnie czuję, że to jakby nie jest książka dla mnie, może to nie jest książka dla mnie na teraz, może muszę jeszcze trochę, wiecie, innych książek przeczytać, trochę się douczyć, żeby móc właśnie przeczytać tą. Nie wiem, dlatego dajcie mi znać, czy to się jakoś tam rozjaśnia szybko, czy nie, bo czy lepiej może właśnie, żebym odłożyła tę książkę i przeczytała ją kiedy indziej, za parę lat może na przykład, bo nie wiem, czy moje obecne zasoby czytelnicze, literackie są gotowe na to, żeby tą książkę przyjąć, czy to może po prostu powinnam dać tej książce szansę, bo ona w rzeczywistości jest taka pospolita. No i to by było na tyle, moi drodzy, w tym vlogu. On już tak długo trwa, bo ja już go zmontowałam do tego momentu przed. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się równie miło oglądało jak poprzedni i jeszcze raz dziękuję za to, że tak miło przyjęliście ten pierwszy mój vlog powrotny. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jakiegoś komentarza po sobie, śladów w komentarzu. W poprzednim vlogu dla zasięgu pisaliście panda, to w tym vlogu możecie napisać dla zasięgu słoń oraz subskrypcji, bo jak ostatnio patrzyłam na statystyki właśnie tego mojego poprzedniego vloga, to widziałam, że dużo osób obejrzało go bez zostawienia subskrypcji. Tak nie może być. Zostawcie subskrypcję i ten cały dzwoneczek, żeby Wam się wyświetlało od razu, jak będę dodawała nowe filmy, chociaż mam w planach regularnie to dodawać. Mam nadzieję, że ten też widzicie w niedzielę o 12:00 i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień.